Najnowsze dane GUS pokazują, że inflacja w Polsce naprawdę bardzo wysoka i związana i z egoizmami, które mieliśmy, obserwowaliśmy w pandemii COVID i one jeszcze absolutnie nie minęły ekonomicznymi i teraz z wojną na Ukrainie i cenami energii. W Polsce ostatnio pikują leciutko w dół. Co to za sygnał? Bo nikt z nas nie może powiedzieć, co będzie za miesiąc, trzy, cztery. Bardzo się cieszę, że rzeczywiście te sygnały, że ta inflacja nam się zaczęła ciut obniżać, są bardzo optymistyczne, ale myślę, że jest to tymi działaniami, które podejmujemy, zwłaszcza związanymi ze wszystkimi tymi tarczami takimi solidarnościowymi, wspierającymi, osłonowymi dla małych, średnich, dużych przedsiębiorstw, dla Polaków, dla rodzin polskich. Dzięki temu te produkty, które są wytwarzane dzięki energii, czy gazowej, czy elektrycznej, one nie idą w górę. No, to, na to wszystko te kilka lat się składa, bo odkąd zaczęliśmy z pandemią koronawirusa i wprowadzaliśmy tarcze antykryzysowe, żeby nie doprowadzić do bezrobocia w naszym kraju. Widzimy, że mamy to najniższe bezrobocie, jeżeli chodzi o kraje Unii Europejskiej, a także i w świecie, to tutaj, jeżeli teraz chodzi o inflację, również ta pomoc osłonowa przynosi takie, a nie inne efekty i to jest największa pomoc osłonowa, jaka jest stosowana w świecie, jeżeli chodzi o Polskę, o rząd polski, o nas, o parlamentarzystów, bo my podejmujemy ustawy często wbrew opozycji i takiej nachalnej wręcz presji, zakłamywaniu rzeczywistości przez opozycję, wykrzykiwaniu, to się po prostu nie powinno tak być. I jeszcze o jednym pamiętajmy, my mamy na terenie naszego kraju kilka milionów kobiet i dzieci ukraińskich, którym też pomagamy. Jesteśmy w Unii Europejskiej, jesteśmy we wspólnocie i też oczekiwalibyśmy, żeby w związku z tymi kryzysami, które na przestrzeni kilku lat przechodzą przez Europę i między innymi przez nasz kraj, Unia Europejska zaczęła wreszcie solidarnie nas traktować tak jak wszystkie inne kraje wspólnoty, a nie ciągle nas okłamywać, zakłamują też rzeczywistość i nie pomagają Polsce i przy Ukraińcach, a zwłaszcza nie pomagają Polsce, jeżeli chodzi o Krajowy Plan Odbudowy, który niezgodnie z prawem jest przetrzymywany i Polsce niewypłacany.